Dzień dobry. Dziś moim gościem jest pan Robert Makłowicz, postać, której myślę, że nie muszę państwu przedstawiać. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry państwu. Mam świadomość tego, że na pewno miał pan to pytanie zadawane już setki razy, ale jednak my też chcielibyśmy się tego dowiedzieć. Jak zrodziła się pana pasja do gotowania? Chyba to trudno jest niezwykle ująć kilkoma słowy, bo to nie było natchnienie, coś co piorun, który nagle strzelił z nieba i kazał mi gotować. To był pewnego rodzaju proces, proces polegający na wielu rzeczach. Myślę, że główną rolę odgrywała tutaj chęć wirtualnego podróżowania. Gotowanie dla mnie w czasach, a przypomnijmy sobie, bo pani tego nie pamięta i my, i nasi młodsi widzowie też nie. Otóż były takie czasy i to wcale nie było dawno, dawno temu, kiedy Polska była krajem zamkniętym, kiedy nie dało się z niej wyjechać, kiedy żeby gdziekolwiek pojechać, przekroczyć granicę, potrzebne były wizy, potrzebny był paszport, który nie spoczywał w domowej szufladzie, tylko trzeba było za każdym razem się o niego starać i bardzo często się go nie dostawało. Więc podróżowanie było prawie niemożliwe, zatem gotowanie było dla mnie formą wirtualnej podróży właśnie. I to było najważniejsze, myślę, w tej chęci. No, a poza tym lubiłem jeść i szybko odkryłem, że tak naprawdę największe zaufanie w tej mierze można mieć do siebie samego. Właśnie, bo ja zapytałam o pasję do gotowania, a być może nie jest to tyle pasja do gotowania, co do jedzenia. Czy w prywatnym domu, w prywatnym czasie też oddaje się pan tej przyjemności, czy to może jednak ktoś inny podaje panu jedzenie? Moje szczęście, czasami i nieszczęście, ale jednak w głównej mierze szczęście polega na tym, że nie mam prywatnego czasu i czasu służbowego. Cały czas to, co robię, jest po pierwsze pasją, po pierwsze hobby, a dopiero potem sposobem na zarabianie i pracą właśnie. Zatem, kiedy gotuję w domu, trudno powiedzieć, że robię to w prywatnym czasie, no bo choćby siedzę teraz nad książką o kuchni azjatyckiej, zebrałem już kilkaset przepisów i teraz je wypróbowuję, żeby te najlepsze zamieścić w tejże książce. No więc jak tylko jestem w domu, to gotuję tam po tajsku, kambodżańsku, południowochińsku, hindusku czy też malezyjsku. No ale trudno powiedzieć, czy to jest praca. No teoretycznie tak i praktycznie w zasadzie tak, ale z drugiej strony nie traktuję tak tego, nie wstaję rano i nie myślę sobie, o Jezu, znowu muszę iść do garów. Nie, to jest przyjemność, uskrzydla mnie to wręcz. Zatem, no tak, odpowiedź moja jest zawarta już w tym, co powiedziałem. Tak, w domu również gotuję, jak tylko w nim jestem. W sumie nie wiem, czy moje następne pytanie ma więc sens, bo nazwał pan to szczęściem, pasją, a chciałam zapytać, bo studiował pan i prawo, i historię, więc pana kariera zawodowa mogła pójść w zupełnie innym kierunku. Czy gdyby mógł pan cofnąć czas, jest coś, co by pan zmienił w tej kwestii zawodowej, czy jednak nie? Nie myślę, że byłaby taka potrzeba. Znaczy, gdybym mógł cofnąć czas i przenieść się znowu do lat 80., to pewnie prawa bym nie kończył, tak jak go nie skończyłem. Przerwałem w ogóle jego studiowanie, przenosząc się na historię. A z historii bym starał się wyciągnąć to, co i tak wyciągnąłem, no bo traktuję ją jako najważniejszą naukę w moim życiu. I tak naprawdę ja w sposób zawoalowany uczę historii ludzi, takie mam wrażenie, bo oczywiście są tacy, dla których najważniejsze jest gotowanie w tym, co robię. Mówię teraz o mojej ekspresji telewizyjnej, ale znam takich wcale nie tak nielicznych, których w ogóle to gotowanie nie obchodzi, interesują ich miejsca i historia właśnie, bo ja staram się mówić o niej zawsze. No więc jest to takie przekazywanie wiedzy historycznej, jakie mnie najbardziej odpowiada. Chciałbym, żeby mnie w ten sposób coś przekazywano, wiesz, bez zbytniego nadęcia, bez metajęzyka, bez tej takiej często pseudonaukowej otoczki, która każe ludziom mówić śmiertelnie poważnie i nadymać się, czyniąc materiał,
który chcą przekazać zupełnie nieprzyswajalnym, a przecież można to zrobić inaczej, przez pryzmat kulinariów choćby. No właśnie, nie ukrywam, że zastanawiałam się nad fenomenem pana programu, bo jest wiele programów kulinarnych, ale nie cieszą się aż taką zainteresowaniem, jak cieszyły się pana programy przez wiele lat. I myślę, że właśnie kwestia tego, że tam nie było samych kulinariów, że też można było poznać i historię, i różne ciekawe miejsca, to tak naprawdę przyciągało ludzi, że był to program właściwie wielowymiarowy. I przez prawie 10 lat był pan gościem w wielu polskich domach. Dla niektórych rodzin był to wręcz taki niedzielny rytuał. Sama wiem, że w niedzielę nie można było przełączyć innego programu, jak leciał Makłowicz. I wszak telewizję publiczną ma prawie każdy w domu, więc dlatego mieliśmy okazję to oglądać. Niestety nie możemy już, jak wspomina pan, czas, kiedy nagrywały się programy. Zawsze trzeba z uśmiechem patrzeć w tył, ale przede wszystkim patrzeć w przód z optymizmem. No było, minęło. Oczywiście to była wspaniała przygoda. Rzecz jasna, na początku samym siła rażenia tego programu była ogromna, ale też dlatego, że nie było w ogóle podobnych programów. Poza tym nie było tylu programów telewizyjnych. Kiedy ja zaczynałem, to było 18 lat temu, no to wtedy naprawdę nie było 150 programów, ani dwóch kanałów tematycznych, tak jak dziś, które wyłącznie o jedzeniu i o sprawach okołojedzeniowych mówią. Natomiast no, trudno mi samemu mówić o tym, o swoim programie, w kontekście innych zwłaszcza, ale ma pani rację świętą, nigdy nie interesowało mnie opowiadanie o jedzeniu jako tylko o procesie chemicznym, czy też o sposobie siekania różnych składników i potem duszenia ich. To był wątek też około. Znaczy, najważniejsza rzecz, jak mi się wydaje, która mi przyświecała, to by przywrócić ludziom świadomość tego, że jedzenie jest elementem kultury. Myśmy w czasach PRL-u przez ten czas dość smutny, przecież w wielu aspektach zapomnieliśmy o tym. No i starałem się o tym przypominać. Staram nadal, tylko już nie w tej telewizji, a i sam zasięg rażenia kanałów telewizyjnych niezwykle zmalał, bo jest ich mnóstwo po prostu, a i wielu ludzi, zwłaszcza młodych, nie ogląda w ogóle telewizji, tylko czy też telewizji w telewizji, w odbiorniku telewizyjnym, tylko ogląda to w komputerze, to się wszystko rozkłada, miesza. Świat się zmienił po prostu trochę. Myślę, że z minimalną szkodą dla społeczeństwa, ale... Nie sądzę, bo jak ktoś, ja dalej robię programy, jak ktoś chce je znaleźć, to może je znaleźć, no, tylko to już nie jest taki automatyzm jak kiedyś, że się 4 razy pstryknęło pilotem i było. Rozumiem. Był pan w wielu krajach, jak wielu pewnie ciężko się doliczyć. Czy jest jakaś kuchnia w którymś kraju, która szczególnie jest pana ulubioną? Nie wiem w ilu, bo nie wbijałem szpileczek w mapę świata, czy też Europy. Kuchnia szczególnie ulubiona? Ciężko powiedzieć. Ja oczywiście, gdybym miał wybierać coś w Europie, to zawsze bym powiedział, że przyjemniejsze są okolice Morza Śródziemnego niż północ Półwyspu Skandynawskiego. No, chociaż to nie znaczy, że w Skandynawii nie jada się dobrych rzeczy, zwłaszcza ostatnimi czasy tam nastąpiła prawdziwa rewolucja. I właśnie uważam, że w zasadzie nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie by nie dało się znaleźć czegoś interesującego do jedzenia. Mało, w zasadzie nie ma takiego miejsca, które byłoby absolutną pustynią kulinarną. Nawet jeśli gdzieś te tradycje i zwyczaje były zamordowane przez system, to one się bardzo szybko odradzają. No widzę, nie wiem, dawne kraje Związku Radzieckiego, gdzie w latach 90. było dość nieszczególnie. W domach można było zjeść, ale w restauracjach raczej katastrofa. Się niezwykle zmieniło. Ukraina jest fantastycznym w tej chwili adresem kulinarnym. A świetnie pamiętam, jak 15 lat temu tam się w ogóle nic nie dało jeść. No, tak naprawdę, no, chleb był zawsze dobry, wędliny były dobre i takie rzeczy słabo przetworzone. Ale jak już mieli coś z tym zrobić w restauracji, dramat. Teraz, moim zdaniem, lepszy adres niż Polska. Dużo czy się mnóstwo.
Rozumiem, że z całego świata może trudno wybrać swoją ulubioną kuchnię, ale może w Polsce jest ulubiony region, gdzie kuchnia najbardziej gdzieś odpowiada właśnie pana kubkom smakowym. Cieszę się, że pani zwróciła uwagę na jakże istotny fakt, że najważniejsze są kuchnie regionalne. Otóż mówimy kuchnia polska, kuchnia francuska, kuchnia niemiecka, ale tak naprawdę są to pewnego rodzaju myślowe uproszczenia. Nie ma kuchni narodowych jako jedności. Kuchnie narodowe, tak zwane, są tylko składową kuchni regionalnych. No przecież no, Włochy, północ a południe to przepaść. To jest bardziej odległa kuchnia od siebie niż kuchnia północnych Włoch i dowolnego regionu w Polsce. Francja tak samo, Niemcy tak samo, dwie tradycje również kulturowo-religijne, protestancka i katolicka, one jeśli chodzi o tradycję stołu się bardzo od siebie różnią, więc zupełnie co innego jest w Bawarii, a zupełnie co innego jest w Saksonii, a jeszcze przecież proszę pamiętać o tym, że Europa dzieli się na trzy strefy kulturowe, które bardzo się od siebie różnią, jeśli chodzi o zachowanie ludzi przy stole i to, co na tym stole jest, mianowicie strefa idąc od z północy na południe, czy też ze wschodu na zachód, strefa wódki, piwa i wina. Inna jest literatura w tych strefach, inne są strefy mieszane, Czechy. Ta Republika Czeska jest mieszaną kulturą piwa, w Czechach ona dominuje i na Morawach wina z kolei, no więc cała Republika Czeska jest mieszana. Nas wrzuciło w czasach PRL-u i z racji zmian klimatu wrzuciło nas w strefę wódki, ale teraz znowu odnajdujemy się w strefie wina, więc to wszystko jest zależne od tego, a ja szczerze mówiąc najlepiej się czuję, gdy mogę się przemieszczać. Czyli pewnie nie ma pan ulubionej kuchni, tylko lubi z każdej swoje perełki. Ja mam tam jacyś moi praprzodkowie po mieczu byli Ormianami, a Ormianie to są wieczni tułacze i żyją w diasporze. Najwięcej, to jest jedyny naród na świecie, którego więcej żyje w diasporze niż we własnym kraju, więc polscy Ormianie, było ich wielu, jest ich wielu, ale lubią się wiercić i być może te geny sprawiają, że ja się wszędzie dobrze czuję przez jakiś czas, a potem muszę się przemieścić koniecznie gdzie indziej. Nie będę już pytała o ulubione danie, ale może jest jakaś... Oj, nie ma takiego, broń Boże. Rozumiem, ale może jest coś ciekawego, no, co odnajdę... tutaj jeśli jesteśmy... Właśnie chciałam zapytać o kuchnię naszą regionalną. Jeśli jesteśmy w Kujawsko-Pomorskim, to ja bym tutaj bez wątpienia przyjeżdżał co jesień na gęsinę, bo tu jest najlepsze moim zdaniem. Nigdzie indziej w Polsce, jak się jechało przez cały kraj, nigdzie indziej w Polsce nie podawano na przykład żołądków drobiowych w śmietanie, tylko właśnie tutaj. Czerninę tu się je tak jak w Wielkopolsce. To jest w ogóle kuchnia dość pokrewna do tej wielkopolskiej, no ale jednak autonomiczna z pewnością. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja dziękuję. Czego życzyć na koniec? No, zdrowia. Zdrowia na pewno, żeby móc dalej podróżować i odkrywać jeszcze wiele ciekawych smaków. No i żeby mi na dietę nie kazali przejść. No. O tak. Tego o wodzie i chlebie. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, a państwu dziękuję za uwagę.